Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj vlogowo, bo mam załatwienia w mieście, w którym się urodziłam, czyli w Krakowie. I chciałam pójść z moim wspaniałym mężem na spacer, bo tutaj też te nasze pierwsze lata, miesiące razem spędzaliśmy, ale po prostu na zmianę albo pada śnieg, albo leje deszcz, więc już jestem cała mokra. Także nie bardzo pozwiedzamy, chyba niewiele wam pokażę, ale za to idziemy w jedno super miejsce i to keto miejsce, zaraz zobaczycie. Zobaczcie, gdzie idziemy. Kochani, dotarliśmy do zakręconej kawiarenki, czyli do Zuzy i jej mamy, która tutaj też jest, tylko się schowała za kamerą. Bardzo dziękuję, że nas zaprosiłaś, mimo tego, że masz dzisiaj zamknięte, bo kawiarenka czynna od poniedziałku do niedzieli, od piątku do niedzieli. Kawiarenkę mamy od piątku do niedzieli, od poniedziałku do czwartku bardziej pracownia, więc ja się śmieję, że piątek, niedziela wstęp wolny, poniedziałek, czwartek to znajomi, rodzina i domownicy i tego typu, więc... Czyli ja już myślę, że to znajomych, super, bardzo mi miło. No i od poniedziałku do czwartku można u Ciebie zamawiać słoiki, nowość, tak? Można online po prostu do każdego miejsca w Polsce? Wysyłamy na terenie całej Polski. Ostatnio wysyłałam nawet do Holandii i doszło bez uszczerbku na zdrowiu, więc tutaj się staramy. Na terenie całej Polski wszystko jest i bardziej przechodzimy jakby w taką formę od poniedziałku do czwartku właśnie formę sklepu, zamówień online i tego typu. No więc 7 dni w tygodniu, prawie 24 na dobę. Wow. Moi drodzy, ja wam podlinkuję, jeżeli jeszcze zakręconej kawiarenki jakimś cudem nie znacie. Na pewno jak jesteście w weekend w Krakowie, to warto to miejsce odwiedzić, a od poniedziałku do czwartku i zresztą w weekendy też możecie składać zamówienia, także sobie wszystko zobaczcie, bo naprawdę ja właśnie jestem testerem dzisiaj i testuję nowe ciasteczka. Rewelacja. Spontaniczne. Keto, paleo, bez... Jakie tutaj... Kto się odnajdzie u Ciebie? Znaczy tak, ze wszystkimi wypiekami to przede wszystkim dla celiaków, dla osób z cukrzycą, insulinoopornością, ponieważ wszystko pieczemy bez dodatku cukru. Wiele właśnie jest niskowęglowodanowe, ketogeniczne, pod paleo, pod protokół autoimmunologiczny, pod diety wegańskie i pod wszelkie indywidualne, eliminacyjne, więc w ogóle wszystko bez. I czasami sama się zastanawiam, wrzucam 3 produkty i się śmieję, że to w ogóle bez niczego, ale pełne ale smaku jest i miłości. Pyszne, tak, naprawdę pyszne. Także super, fantastycznie, ale ja, jako że Zuza jest mistrzynią cukiernictwa i w ogóle wszelkich pyszności, to chciałam Cię troszkę podpytać, bo zbliżają się święta i no ja sama miałam i miałam dalej nieraz problemy, co by tutaj na te święta zrobić, szczególnie jeżeli chodzi o wypieki słodkie i rzeczywiście nieraz jak na przykład dopracowywałam, pamiętam przepis do mojego e-booka świątecznego na ciasto do pierogów, no to właśnie tam wreszcie jak weszła guma ksantanowa i troszeczkę octu jabłkowego, to to zastąpiło gluten i sprawiło, że to ciasto było takie, że się jakby dało te pierogi skleić. Więc to jest jakieś tam jakaś rzecz, której ja się na przykład nauczyłam. Ale dużo osób zawsze pisze, że jeżeli dodać do czegoś mąkę kokosową, to w ogóle te wypieki się rozwalają. Czy Ty mogłabyś powiedzieć, czy też z mąką kokosową się lubicie, czy się nie lubicie? Znaczy wyjątkowo się bardzo lubimy i ostatnio tak mi weszła praca na mące kokosowej w krew, że po prostu wszystko leci na mące kokosowej, że jakoś tak jakby to się stała główna baza rzeczywiście przy keto wypiekach. Nie wiem, nie jestem w stanie zdradzić jak na niej pracować, bo ja się śmieję, że to po prostu jakoś tak wrzucam i to samo wychodzi. Ale no, pierwszy raz jak zamówiłam mąkę kokosową, no to praktycznie cały karton był do wyrzucenia, bo nie zdążyłam zużyć, po prostu nic mi nie wychodziło i dopiero metodą prób i błędów, no to jest to, że jakby te wszystkie wypieki, no ja opracowuję sama i do wszystkiego dochodzę metodą prób i błędów sama od początku, więc też nie jedno ciasto wyrzuciłam, szczególnie, że jak zaczynałam wiele lat temu, to w ogóle mało było produktów takich certyfikowanych bezglutenowych, więc ja z zagranicy musiałam ściągać ziarna, mąki, jak się okazało, że celiakia, no a potem się okazało, że keto to, nie wiem, 5-6 lat temu, to też dopiero raczkował ten temat w Polsce, więc też było ciężko, było mało receptur, więc wszystko musiałam stopniowo sama. No i tak wyszło, że w sumie to wszystko już na tej kokosowej, ale nie wiem jak, ale jakoś ale robię. Wyciągnęłam z tego, co mówisz, wyciągnęłam taką chyba jedną radę, która nam się może przydać, że
po trochę. Jakby nie róbmy wszystkiego na mocy kokosowej, tylko na przykład tę proporcję zmniejszajmy i sprawdzajmy, na ile możemy gdzieś tam ją dodawać i zastępować, nie? I stopniowo, i jedno, co też zauważyłam, znaczy nie bać się eksperymentów w kuchni. To jest najważniejsze, bo to często jest tak, że jest, tak jak uczą, nie wiem, w szkołach cukierniczych i tak dalej, po prostu danych technik, receptur i że czegoś tam się nie da. Wszystko się da, tylko trzeba właśnie sobie powoli, bez stresu testować, kombinować i mieć otwartą głowę na eksperymenty. To jest najlepsze. I ja zauważam, że też po prostu teoretycznie coś nie powinno wyjść, ale tak wrzucam po prostu do miski, mówię, coś wyjdzie albo nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to potem będę wiedziała co, jak zmieniać proporcje i tak dalej, albo przerabiać. No i jak tak eksperymentuję, to wychodzą najlepsze wypieki. Super, więc jak ktoś ma czas i nerwy do eksperymentów, to eksperymentujcie, a jak nie, to zawsze można zamówić u kogoś, kto już ma to ogarnięte i po prostu tworzy rękodzieła. Ja jestem mega ciekawa tych słoików, bo jeszcze nie próbowałam. Także mam nadzieję, że tutaj dzisiaj wyjdę z kilkowa i będziemy testować. Także jak przetestuję, to jeszcze Wam po prostu powiem o moich doświadczeniach kulinarnych z tym związanych. A powiedz w takim razie, no właśnie, celiakia, keto, święta. Jak Ty sobie z tym radzisz? Albo na jakie problemy gdzieś napotykałaś? Albo w ogóle, no teraz jesteśmy w tym temacie świątecznym, wszyscy żyją świętami, no ale w ogóle jakby tak na co dzień, czy od święta, nie zawsze jest to proste, nie? Znaczy najciężej zauważyłam jest, jak się spotyka z rodziną na święta i wszyscy jedzą tradycyjne potrawy, gluten i cukier. A ja pamiętam swoją pierwszą dietę eliminacyjną, to był protokół autoimmunologiczny i po miesiącu tej diety były święta, więc jeszcze nie mogłam wprowadzać tak nowych produktów, tylko migdały mi pozwolono spróbować, więc wszyscy jedli te tradycyjne dania, a ja po prostu sobie kombinowałam, pamiętam wtedy rybę po grecku sobie robiłam, ale nie mogłam pomidorów, więc robiłam jakiś ten sos pomidorowy bez pomidorów, kombinowałam, żeby mieć co zjeść. No pierogów się nie udało, ale wtedy ciasteczka korzenne migdałowo-kasztanowe, które teraz też mamy w ofercie, to są moje pierwsze ciasteczka właśnie takie paleo i pamiętam, że ja je wtedy sobie robiłam na święta, żeby po prostu mieć co jeść, bo nie będę mogła tych ukochanych ciasteczek babci i mamy. No i oczywiście prawie nic nie zjadłam, bo wszyscy brali na spróbowanie i wszystko mi wyjedli. No właśnie, to jest to, ale ja to też zauważyłam. Dlatego słuchajcie, właśnie na przykład u mnie w e-booku jest przepis po prostu na całe duże ciasto i jeszcze nieraz mówię, zróbcie dwa, bo to tak jest, że później się okazuje, na przykład to nawet Mateusz, mam nadzieję, że pamięta, sernik, seromak. I jakby zrobiłam ten seromak i nikt się nie zorientował, że on jest w ogóle keto, tylko wszyscy wcinali. Także. No u mnie właśnie tak się zaczęło w ogóle z tymi bezglutenowymi tortami, bo pierwszy, w ogóle zaczęła się zabawa z cukiernictwem, z tortami na 18. Robiłam sobie wielki tort, tam taki trzypiętrowy, artystyczny, no i pół roku później się okazało, że celiakia. A w międzyczasie no to zaczęli zamawiać znajomi znajomych. No ja, żeby sobie nie zanieczyszczać kuchni, to doszłam do wniosku, że jak już robię te torty, no to wszystkim będę robiła bezglutenowe, trudno, nie zaszkodzi im. Mm. No i w sumie wyszło tak, że ja im robiłam torty, dopiero jak zjedli, mówiłam, że bezglutenowe i nikt na początku w ogóle się nie orientował. No i stąd zaczęłam, potem właśnie przyszła dieta eliminacyjna, więc zaczęłam kombinować tak głównie pod siebie. Dużo dało mi to, że ja wtedy przez to, że byłam w bardzo złym stanie zdrowotnym, to nawet nie chodziłam do szkoły, miałam indywidualne nauczanie, więc większość czasu praktycznie siedziałam w domu i pieczenie to było coś, co mi odrywało głowę i mnie tak psychicznie ratowało. Więc stąd miałam czas po prostu na kombinowanie, chociaż wiem, jaki to jest problem, jak na przykład jest słaba sytuacja finansowa. Bo wtedy wiem, jak mnie bolało po prostu kupić mega drogą mąkę kasztanową i powiedzmy coś nie wychodziło, no i albo trzeba było się przemęczyć to zjeść, albo wyrzucić, więc rozumiem doskonale ten problem, bo też przez to przechodziłam i się zakręciłam, to cała ja, ale właśnie... Mąka kasztanowa, tak, mąka migdałowa też nie jest najtańsza, można tak, sobie migdały zmielić, to chyba trochę taniej wychodzi, ale ja zauważyłam, że teraz, no cóż, mamy jak sytuację, jaką mamy w kraju, wszystko podrożało, cukier podrożał, mąka zwykła też podrożała i jakby tak sprawdzałam, mam wrażenie, że ksylitol na razie jakoś bardzo nie podrożał chyba, czy już podrożał? Jak ja patrzę u siebie na ceny hurtowe, to na początku trochę podrożało, potem o dziwo trochę nawet spadło, no więc właśnie, w miarę więc, tak więc stoi. Zobacz, jak się ktoś teraz przerzuca z cukru na ksylitol, to się może okazać, że aż tak bardzo już nie boli. Ale się śmieję, że te wypieki jakby, bo niektórzy patrzą na ceny i mówią, Boże, jak drogo.
To ja mówię tak, po pierwsze, one są gęsto odżywcze, bo to też staram się, żeby właśnie nie jakieś tam, to nie są nadmuchane, pszenne wypieki, tak, które praktycznie się zje i za 5 minut można jeszcze dopchać i zero odżywczości, tylko staram się, żeby to było jak najbardziej odżywcze surowce wykorzystane, żeby to ciastko też odżywiało, przy okazji, żeby alergików, celiaków, osoby, które mają alergię, nietolerancję i tak dalej, żeby nie bolał brzuch, nie było skutków ubocznych. Więc mówię, z jednej strony drogo, ale z drugiej strony... Nie musisz zjeść aż tyle. Nie trzeba zjeść, tak, jedno ciastko wystarczy. Tak, a nie całe ciasto plus, ja mówię, teraz to jest tak naprawdę najlepsza inwestycja w jedzenie, bo często to pierwsze, co ludzie oszczędzają na jedzeniu i na kulturze. A mówię, teraz to jest najważniejsze, inwestować w dobrą żywność, żeby potem nie wydawać na lekarzy i leczenie. Oj tak, ale to myślę, że osoby, które są u mnie na kanale, doskonale o tym wiedzą, że jednak jedzenie jest ważne i to wcale nie jest tak drogo, jak się na to popatrzy jakby z dobrego punktu, bo jak popatrzymy i kupimy sobie, nie wiem, jakieś po prostu czekoladki albo batoniki zwykłe, to tak naprawdę one nas wyjdą o wiele drożej niż, tak, niż zdrowe jakieś ketociacho, no, którego też nie jemy, umówmy się, codziennie, no, albo przynajmniej staramy się nie jeść codziennie, bo pewnie ciężko się nieraz oprzeć, ale ty też wprowadziłaś wytrawne, z tego co słyszałam, opcje. Znaczy tak zaczęliśmy kombinować, ja wiem sama po sobie, jak mam i celiakię, jestem na diecie ketogenicznej w celach zdrowotnych, plus mam wiele nietolerancji na przykład na biału, najlepiej funkcjonuję na takim animal based, jednak te warzywa... Carnivore, tak, mówisz, tak. No. Ja zaczęłam testować carnivore i się okazało, że jestem w ciąży. Ojej! Wtedy stwierdziłam, że może nie będę na moim dziecku robić takich testów. No, także tak. Więc tak, to mnie postawiło na nogi, ale zauważyłam, ja nie mam w ogóle gdzie pójść, coś zjeść. Ciężko mi cokolwiek zamówić, kupić w sklepie. Praktycznie zostaje mi tylko świeże mięso i świeże produkty, a wiem, jaki to jest problem, jak na przykład pracuję albo wyjeżdżam. No to ja muszę pół walizki, to jest zawsze prowiant, no bo nigdzie dla mnie nie ma nic do jedzenia. No i tak zaczęliśmy, a coraz więcej właśnie osób, czy zapracowanych, zabieganych, czy zaczynają dietę i mają właśnie problem, co jeść, jak gotować, nie mają na to czasu, przez co często te diety zabalali. I tak powolutku zaczęłam to, co gotowałam dla siebie, czyli tak jak z ciastami, piekłam dla siebie, zaczęłam karmić innych i przez to powstała kawiarnia. To teraz tak zaczęłam właśnie te wytrawne, to co gotowałam dla siebie, w większej ilości zaczęłam wykować i okazało się, że jest rzeczywiście duże zapotrzebowanie, więc jakoś tak powoli się rozkręcamy. Się śmieję, że się czuję jak... Ojej, już 6-8 lat temu, jak zaczynałam od jednego domowego ciasta, nagle robiło się ich 5-10, trzeba było otwierać pracownię, powiększać lokal, bo coraz więcej tych ilości, ja się cały czas jakby tego takim samoukiem byłam, samouczyłam, no i teraz to samo z wytrawnymi, więc się śmieję, tak się czuję jak na początku, młoda, ucząca się. No i czyli tak... wytrawne i słodkie. Ogólnie jakbyście mieli problem z Wigilią, to można w sumie po prostu uzuzy zamówić. Znaczy po to też jestem właśnie tak jak niektórzy, o Boże, a to nie wychodzi, a to tyle straty pieniędzy, bo trzeba wyrzucić i tak dalej. To właśnie po to jestem, żeby się nie martwić, tylko zamówić, wpaść, kupić, zabrać i zjeść. Super. I czyli jakaś oferta świąteczna się szykuje, rozumiem. Tak, będzie, pojawi się na koniec listopada, więc tu spokojnie będzie można składać zamówienie. Oprócz tego gdzieś tam też w wolnej sprzedaży cały czas będzie funkcjonował sklep online, więc nie wiem, kiedy to tam pójdzie, więc żeby... Może już jest ten sklep online. A więc może już jest, albo będzie, albo jak już był. Jak nie, to piszcie to Zuzy na Instagramie, ona odpisuje w 10 sekund. Ja nie wiem, jak ty to robisz jeszcze przy okazji, robiąc ciasta i mając dużo innych rzeczy, bo prowadzisz ten biznes. Znaczy odpisuję jak odpisuję, a czasami jest tak, że po tygodniu sobie przypominam, że ktoś napisał, nie odpisałam, więc ja wiem, staram się zawsze jak pilne. No jest trochę hardkorowo, że tak powiem, bo ja tak i prowadzę całą firmę, więc jestem tutaj i menadżerem, prowadzącą, szefową, piekę, gotuję, wekuję, dlatego też po części... No i się udzielasz jeszcze w social mediach, bo ja w sumie się nie znam osobiście, tylko gdzieś coś mi kiedyś tam ktoś mi zalajkował, ja mówię, zakręcona kawiarenka, proszę, to Kraków, a jak widzę, że Kraków, to ja od razu idę w ciemno, więc a tak potem się... tylko domamy właśnie, że jak ktoś ma właśnie przyjść, to ja tylko tłumaczę. No to jest ta, co te wszystkie Q&A zawsze oglądam na YouTubie.
Więc o tyle fajnie właśnie lubię kawiarnię, bo to jest takie miejsce spotkań i w sumie dzięki temu tak, można poznawać fajnych ludzi, więc jakby nie mieszkamy tu, ale się czujemy jak w domu, szczególnie teraz, jak w nocy były nastawiane rosoły i tak się rano wchodziło do kawiarni, mówię jeszcze bardziej domowo, tak pachnie, rosołkiem. No. Za tydzień pójdzie kapucha na święta, zacznie, tak, więc będzie cała kawiarnia dawała kapuchą, więc to znak, że już idą święta. Ale rozumiem, że te słoiczki są takie zawykowane, że to jakby nie ma jakiejś bardzo krótkiej, w sensie kilkudniowej daty ważności, tylko... Tak, wykujemy. Teoretycznie one nawet mają termin ważności do roku. My zalecamy na chwilę obecną jeszcze do miesiąca. Mhm. Więc jakby tutaj, ale spokojnie mają dłuższą datę ważności. Dzisiaj po 6 tygodniach otwierałam keto-drożdżową cynamonkę. Była jak świeżutka. Więc testujemy super. Cały czas, no wiadomo, te super, wszystkie badania pomysł, i tak dalej. Fajny pomysł na te słoiki. Wyszłam z tym, przez przypadek wyszło w ogóle z tymi ciastami, bo ja wykowałam te wytrawne. Mhm. I nie wiem, tak wszyscy, że skąd ja mam te pomysły? Ja nie wiem, one same wpadają. Mówię, a co gdyby tak upiec po prostu ciasto w słoiku? No i tam odpowiednio upiekłam, odpowiednio zawekowałam, no i testowaliśmy, jak one się zachowują. I przez przypadek wyszły i o tyle jest fajnie, że wiemy, że do 3 dni spokojnie poza lodówką dają radę. Nic się nie dzieje, no bo nie ma dostępu powietrza, one są zabezpieczone. W lodówce spokojnie 4-6 tygodni, więc no my zalecamy dla bezpieczeństwa do 4 tygodni, spokojnie dłużej nic się nie dzieje. Super, no, myślę, że dłużej na pewno nikt nie będzie czekał. Ja nie wiem, czy one w ogóle wytrzymają 4 tygodnie jakiekolwiek twoje wypieki. Ale się śmieję, że o tyle teraz to jest jakby też na te czasy właśnie kryzysu, bo tak, my nie musimy sprzedać do 48 godzin, bo takie jest zalecenie przy tradycyjnych ciastach, szczególnie jak one nie mają ulepszaczy i tak dalej, te świeże, więc dla nas nie ma ryzyka strat. Klienci, fajnie goście mogą sobie po prostu kupić ciacha, wstawiają tylko do lodówki, nie muszą zjeść tego dzisiaj, jak nie mają ochoty, rano sobie tylko wyciągają do pracy, do szkoły, na zajęcia. Jakby nie ma właśnie ryzyka strat i to jest myślę, że takie najważniejsze na obecne, że tak powiem, czasy, że to nie traci na swojej wartości, dalej jest czysty skład, ale ma dłuższą trwałość. O. Super, fantastycznie, moja droga, ja ci życzę, żeby po prostu tutaj to twoje twórcze działanie kwitło tak dalej pięknie, jak kwitnie i na słodko, i na wytrawnie. Rewelacja. Bardzo ci dziękuję za ten czas. Dziękuję. Jak tam byłam zbyt spięta, to proszę, no nie ten, ale tak mnie wzięli do skoku nie, i ja się próbuję. Tak, było totalnie na spontanie, więc ja bardzo was proszę, moi drodzy, w komentarzach, tak jakby to zawsze bardzo jesteście wspierający, to tam do Zuzy parę dobrych słów, lecieć na Instagrama, zasubskrybować Zuzę. Zuza mega pozytywną energię wrzuca w internety. Więc... Na TikTokach jakoś łatwiej, bo wtedy to wiadomo, że... Nie ma na TikToku, jestem za stara na te TikToki. A jak na TikToku się trzeba wygłupiać, to jakoś łatwiej się wygłupiać. A jak trzeba być poważnym, to jakoś tak się człowiek... A mówię, ale żeby się nie martwić, czy na święta wyjdzie, nie wyjdzie, będzie co jeść, to zawsze można u nas zamówić. Do nas wpaść. A jak ktoś ma czas i go to tak jak ciebie uspokaja, rozluźnia i lubi siedzieć w kuchni, no to czemu nie kombinować? To eksperymentować, nie bać się eksperymentów, nie wierzyć w to, co piszą, że nie wyjdzie, bo jak piszą, że nie wyjdzie, to znaczy, że wyjdzie. Tylko trzeba robić na odwrót. Tak jest. No dobrze, to tyle z naszej strony. Bardzo ci dziękuję. Dzięki za tą rozmowę. Wielkie. Pozdrawiamy z Krakowa, pięknego, chociaż pada. Jedz. Tu jest dyniowiec, jeśli możecie ksylitol, to on taki niskowęglowodanowy. Pewnie, że możemy. No, zrobiłaś to, wszystko możemy. Tak wygląda Kraków. Tutaj mieliśmy spacerować. O Jezu. Dobra, idziemy coś zjeść w nie keto knajpie, ale liczę na to, że i tak będzie keto. Zobaczymy. Ze zwiedzania nici, bo pogoda właśnie taka. A w ogóle to sprawdziłam tą knajpę właśnie na Google'ach i mają bardzo fajny opis, pokażę wam, że nie wiedziałam, że w ogóle tam są takie opisy przyjazne dla dzieci, psów, LGBT i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że dla nas też będzie przyjazne. Dobra, to bierzemy pierś z kaczki ja i żeberka Mati. Tak grubo. Chyba ci oddam miłość. Poprosiłam o masę, dostałam
zjedliśmy, było smaczne, porcje były dość małe, ale że byliśmy u Zuzy wcześniej, to były wystarczające. Dokładnie. Ale smaczne. Smaczne i jak widzieliście na talerzu, stwierdziłam, że mimo papier z kaczki to nie było jakieś danie mega z tłuszczem, więc poprosiłam o dodatkową partię masełka i tak można zrobić sobie keto danie. Lecimy do domu, bo zimno, brzydko i pada. Super. Był mocno ciekawe. Ale jestem youtuberką. Ale mam sprzęt. To, o, to o, kurczę. O, i krakowskie dziury. Jestem youtuberką. No jak? To jest?